Dzień dobry Państwu, minęła 12. Piotr Schmidt z tej strony. Czy mnie słychać? Przede wszystkim bardzo proszę o odpowiedź na czacie. Dobry panie Piotrze, słychać bardzo dobrze. Albo pani Justyna, o właśnie, super. Dobra, drodzy Państwo, dzisiaj mój pierwszy raz z webinarem w metodzie Q&A. Dostałem tutaj zestaw pytań od Państwa, na które w pierwszej kolejności sobie odpowiemy. A później do godziny 13 będzie czas dla Państwa, żeby tutaj na czacie formułować pytania. Pamiętajcie Państwo, żeby te pytania były możliwe do odpowiedzi w krótkiej, zwięzłej formie, żeby to się nie przekształciło w dyskusję na temat jednej sprawy. Dajmy szansę też innym uczestnikom. Dobra, drodzy Państwo, żeby nie marnować czasu, ja przejdę do kolejnych pytań, będę je odczytywał i od razu starał się udzielać Państwu odpowiedzi. Pierwsze pytanie zadała Pani Agnieszka. Pytanie dotyczy zakupu energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Pytanie, czy w grupie zakupowej jest unijne, gdy jest unijne postępowanie, dotyczy zarówno dostawy, jak i dystrybucji energii elektrycznej, czy razem z dostawą łączyć dystrybucję? Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: nie łączymy tego, ponieważ dystrybucja to coś innego niż dostawa mimo wszystko, a często na rynkach właściwych mamy monopole tak naprawdę dystrybucyjne, więc trudno byłoby łączyć to w ramach jednego postępowania i ze sobą sumować, a więc tak, przy tak postawionym pytaniu z dystrybucji z dostawą nie łączymy. I dystrybucję robimy jak dla wartości tej dystrybucji, więc może zdarzyć się sytuacja, że w ramach zakupu na dostawę będziemy mieli przetarg unijny, a w ramach dystrybucji będziemy mieli w cudzysłowie przetarg krajowy. Może tak się wydarzyć. Kolejne pytanie. Czy wartość całkowita umowy na 12 miesięcy z poprzedniego roku możemy traktować jako szacunek na rok aktualny? No, odpowiedź na tak postawione pytanie znajduje się w artykule 35 ustawy, który mówi właśnie, że podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub polegające wznowieniu w określonym czasie jest rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy, a więc w takich okolicznościach można wziąć sobie do szacowania wartości rzeczywiście poniesione na zamówienie tego samego rodzaju w ostatnich 12 miesiącach, pamiętając, że należy uwzględnić zmiany ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu tych 12 minionych miesięcy. Kolejne pytanie. Przedmiotem dostawy jest sprzęt i aparatura medyczna. W rozumieniu osób merytorycznych można to wszystko zebrać razem i ogłosić jeden duży przetarg nieograniczony z podziałem na części. Tyle części, ile chce kupić sprzętu w danym roku. Dodam, że wartość tych części jest bardzo różna, waha się od 34 tysięcy do 2 milionów 800. Łączna wartość wszystkich tych zakupów wynosi 8,5 miliona. Drodzy Państwo, zamawiający jest gospodarzem postępowania i to jak on chce robić sobie zamówienia, tak sobie może je robić. A więc może sobie zrobić jeden przetarg na nieograniczoną liczbę części, może robić tyle przetargów odrębnych, ile ma tych części tak naprawdę. Tutaj istotne jest, czy mamy do czynienia z sumowaniem, czy nie mamy do czynienia z sumowaniem. Tutaj mogę zaryzykować, że jednak taki sprzęt medyczny trzeba byłoby przeanalizować tak naprawdę tę zasadę trzech jedności, czyli czy mamy do czynienia ze sprzętami tego samego rodzaju, czy możemy je zakupić w tym samym czasie oraz czy możemy je zakupić od tych samych wykonawców. Wtedy oczywiście wszystko sumujemy. Mogę zaryzykować hipotezę, że można, znaczy, że należałoby taki sprzęt medyczny ze sobą połączyć dla bezpieczeństwa zamawiającego, stwierdzić jaką mamy procedurę. Prawdopodobnie, no bo w sprzętach medycznych mamy głównie do czynienia z bardzo dużymi wartościami tych sprzętów, więc raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mieli do czynienia z przetargiem unijnym. Natomiast pamiętajmy, że mamy jeszcze artykuł 30 ustęp 4, który pozwala nam w określonych okolicznościach zastosować przy zamówieniach połączonych, sumowanych, realizację ich w trybie takim jak dla wartości danej części, więc sugerowałbym
taką operację przeprowadzić, czyli z tej łącznej wartości 8,5 miliona zastosować artykuł 30 ust. 4, to co się w 30 ust. 4 zmieści, zrobić jak dla wartości, a całą resztę trzeba będzie zrobić już we właściwym przetargu, czy jednym podzielonym na części, czy kilku przetargach odrębnie dla każdej z części, to już jest decyzja zamawiającego. Wygodniej wydaje się przeprowadzić jeden przetarg z podziałem na części. Kolejne pytanie, jeżeli dostawy powtarzające się okresowo są ustalane na okres 24 miesięcy, to czy można wziąć wartość zamówienia z poprzednich 24 miesięcy? No tutaj nie ma wątpliwości. Znowuż artykuł 35 o tym mówi, że bierzemy do szacowania wartości zamówienia 12 miesięcy przed wszczęciem z uwzględnieniem zmian ilościowych lub wartościowych. Nie ulega również wątpliwości, że zamawiający może wybrać metodę szacowania dowolną tak naprawdę, więc może w takich okolicznościach szacować odrębnie, czyli na zasadach ogólnych, zrobić, dajmy na to, zapytanie ofertowe i uzyskać przy określonych założeniach szacunkową wartość zamówienia w tych okolicznościach. Ten problem pojawiał się bardzo często na etapie zaraz po zakończeniu pandemii, ponieważ no przy usługach i dostawach powtarzających się no mieliśmy przerwę tak naprawdę covidową, gdzie bardzo często wiele takich usług przestało być świadczonych, więc w roku następnym no nie byłoby z czego brać tak naprawdę, nie byłoby z czego brać tych wartości z ostatnich 12 miesięcy, a przynajmniej byłyby one niemiarodajne w żaden sposób na potrzeby zamawiającego. W tych okolicznościach no, robimy postępowanie na potrzeby szacowania albo na tych zasadach ogólnych, albo czerpiemy z punktu drugiego ustępu pierwszego artykułu 35, który mówi, że taką szacunkową wartość będzie łączna wartość zamówień, które zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. Czyli albo korzystamy z zasad ogólnych, albo z punktu drugiego ustępu pierwszego. Kolejne pytanie, jak prawidłowo oszacować usługę sprzątania, która zawierana jest na okres 2 lat i w tym roku będzie nowe postępowanie na okres kolejnych 2 lat? No tutaj odpowiedź mamy podobną jak przy poprzednim pytaniu, pamiętając zawsze, że szacujemy z należytą starannością i nie szacujemy w celu, w taki sposób, by uniknąć stosowania przepisów ustawy w ogóle lub uniknąć stosowania przepisów ustawy bardziej dolegliwych, niż byśmy, mówiąc w skrócie, chcieli. Dalej, jak dokumentować w postępowaniu, że szacowanie zostało wykonane z należytą starannością? Tutaj ustawodawca nie daje nam żadnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ mówi nam jedynie, że szacujemy z należytą starannością, a tą należytą starannością również uwzględniamy przy dokumentowaniu naszych czynności, a więc słuszną odpowiedzią będzie dokumentować w taki sposób, żebyście mieli Państwo dowody na to, że po pierwsze w ogóle doszło do szacowania wartości zamówienia oraz w jaki sposób do tego szacowania doszło. Ja zawsze przestrzegam zamawiających, żeby nie przeprowadzali szacowania wartości zamówienia poprzez rozmowy telefoniczne, bo na to dowodu żadnego nie ma. Chyba że nagrywacie sobie radośnie te rozmowy telefoniczne i w ten sposób uzyskane oferty jakoś magazynujecie. Oferty może nie, ale informacje może jakoś dokumentujecie. Dobrą praktyką jest rozpytywanie rynku i wysyłanie na przykład prośby o złożenie informacji w formie jakiejś wstępnej oferty na maila czy pisemnie, w zależności od tego, jak sobie chce ten zamawiający, wysyłając do co najmniej kilku, standardowo co najmniej 3 znanych sobie wykonawców, oczekując na uzyskanie co najmniej jednej odpowiedzi. Problem pojawi się, jeżeli odpowiedzi nie będzie żadnej tak naprawdę.
wtedy należałoby albo sięgnąć po wiedzę własną jakąś, albo do przeszukania stron internetowych, jeżeli jest to możliwe, i ze stron tych internetowych takie w cudzysłowie oferty pozyskać i je wziąć pod uwagę przy szacowaniu, pamiętając, że też to nie jest do końca miarodajne tak naprawdę, ponieważ no to jest cena domyślna na daną usługę określona na jakiejś publicznej stronie. Zawsze to będzie jakaś inna cena niż taka zaoferowana nam bezpośrednio, na skierowane bezpośrednio zapytanie ofertowe. Wielu zamawiających również przeprowadza szacowanie, wykorzystując platformy zakupowe właśnie, publikując na nich otwarte zapytania w celu uzyskania szacunku wartości zamówienia. I to należy odpowiednio udokumentować, że takie czynności były wykonane, pamiętając, że jest to o tyle istotne, albo bardziej istotne, mówiąc wprost, żeby to udokumentować w przypadku wszelkiego rodzaju wydatków współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie dochodzą do tego nam jeszcze wytyczne przy wydatkowaniu, mówiące, pamiętacie Państwo o tych progach, czyli 20 i 50 tysięcy, kiedy pojawiają się nowe obowiązki, i takie kwestie należałoby też wziąć pod uwagę. Natomiast jak Państwo sobie zdecydujecie, by należycie dokumentować szacowanie wartości zamówienia, to jest Państwa wyłącznie decyzja i praktyka przyjęta w instytucji. Dalej, mamy podobne zapytanie do jednej z poprzedniczek, która też już pytanie zadawała, tą różnicą, że dotyczy sprzętu laboratoryjnego, który gdy wrzuci się wszystko do jednego, w cudzysłowie, wora, to próg unijny mógłby zostać przekroczony już przy pierwszym lub drugim zamówieniu. Taki chromatograf, cokolwiek to oznacza, często kosztuje 2 miliony, natomiast inna aparatura medyczna może kosztować 5 tysięcy złotych lub mniej. Czy można tak grupę podzielić na mniejsze grupy asortymentowe odnoszące się do ich przeznaczenia, na przykład urządzenia wirujące i sprzęty chłodnicze, czy w ogóle trzeba myśleć o tożsamości dostaw? Podstawowa zasada znowuż jedności miejsca, czasu i wykonawców tak naprawdę. Jeżeli da się to tak podzielić w sposób obiektywnie uzasadniony, to proszę bardzo. Natomiast musimy pamiętać, żeby jednak kierować się przy naszym dzieleniu zamówień tą zasadą, że nie dzielimy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Bezpieczniej na pewno dla zamawiającego będzie połączyć to wszystko w jeden, znaczy sumować to wszystko razem i ewentualnie posiłkować się artykułem 30 ustęp 4 i w tych ramach poruszać się przy usiłowaniu niestosowania przepisów ustawy w ogóle lub tych bardziej dolegliwych, czyli unijnych, niż później próbować udowadniać, że do tej jedności czasowej rzeczywiście nie doszło. Trudno jest, wiecie Państwo, jedno modelowe rozwiązanie znaleźć, ponieważ każdy przypadek jest inny, obarczony inną grupą zależności, więc trzeba byłoby taki przypadek analizować dość dogłębnie i dopiero wtedy próbować stawiać jakieś wiążące wnioski. Kolejne pytanie. Czy do oszacowania wartości zamówienia powtarzających się okresowo można wziąć oferty z poprzednich postępowań wraz ze wskaźnikiem inflacji? No oczywiście można tak zrobić, bo pozwala na to znowuż artykuł 35 w punkcie drugim, tak w ustępie pierwszym punkcie drugim, tak można sobie zrobić. Przedmiotem zamówienia kolejne są subskrypcje. Jest kilka postępowań prowadzonych w roku do różnych posiadanych przez zamawiającego licencji. Prowadzone są przetargi, jak również tryby podstawowe. Czy należy zsumować wszystkie zamówienia na zakup subskrypcji, co da wartość łączną zamówień już w progach unijnych? Czy możemy prowadzić procedurę w trybach zarówno unijnych, jak i krajowych, w zależności od wartości każdego zamówień, podzielonych na każdy zakup subskrypcji dla licencji będących przedmiotem zamówienia? Wszystko znowu sprowadza się do tego, czy mamy jedność czasu, miejsca i wykonawcy.
A więc jeżeli mamy różne subskrypcje, ale które mogą zostać dostarczone w tym samym czasie, dotyczą tego samego i mogą zostać dostarczone przez tych samych wykonawców, no to takie subskrypcje należy zsumować. Natomiast jeżeli nie, no to nie ma żadnego powodu, żeby takie subskrypcje łączyć i sztucznie przeprowadzać dla nich postępowania przetargowe. Czasem może się okazać również, że dla danej subskrypcji mamy jednego, jedynego wykonawcę, więc tutaj w ogóle będziemy mieli do czynienia z zamówieniem z wolnej ręki. Tak naprawdę tych wolnych rąk też nie ma się co bać. Robiłem w swoim życiu i dostawy subskrypcji na kilkadziesiąt milionów złotych w wolnej ręce. Nikt się do tego nie przyczepiał. Nie ma się to bać. Ważne jest uzasadnienie tego, że mamy jednego, jedynego wykonawcę na rynku. Kolejne pytanie. Czy szacowanie z należytą starannością oznacza, że wynik szacunku może wynikać z obliczeń średniej z trzech ofert? No, ja sobie nie wyobrażam innej metody tak naprawdę wyciągania wniosków na temat szacunkowej wartości zamówienia. To jest standard obowiązujący od lat na rynku, to znaczy zbieramy oferty z rynku i wyciągamy jako szacunek wartości zamówienia średnią arytmetyczną tych złożonych ofert. Oczywiście nie jest to i nie musi być jedyna metoda szacowania wartości zamówienia. Pamiętajmy, że nieco inaczej szacujemy znacząco inaczej szacujemy wartość zamówienia na roboty budowlane, bo tam mamy ściśle określone zasady tego szacowania, czyli przy użyciu dokumentacji projektowej, za pośrednictwem kosztorysów i tak dalej, i tak dalej. Tam rzeczywiście żadnej średniej arytmetycznej tak naprawdę nie ma. Chociaż no wyobrażam sobie zamawiającego, który miałby bardzo dużo czasu, zleciłby różnym biurom architektonicznym czy budowlanym stworzenie kosztorysów, prawda, i by sobie je porównywał. Czy to byłoby dobre? Trudno mi jest powiedzieć. Czy czasochłonne? Na pewno tak. Więc chyba nikt by nie zaryzykował, znając przecież podstawową zasadę publicznych, że efekt zamówienia musi się poprawić natychmiast, a najlepiej, żeby on już był przed wszczęciem. Innymi słowy, nie mamy po prostu czasu na takie zabawy. Idziemy dalej. Pani Magda. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Prowadzący rekomenduje, aby zamówień nieplanowanych nie wprowadzać do planu poprzez jego aktualizację. Ja, drodzy Państwo, na ostatnim spotkaniu, kiedy mówiliśmy o szacowaniu, mówiłem, że każdy zamawiający musi dostosować częstotliwość aktualizacji planu postępowań do swoich potrzeb i do swojej rzeczywistości, w której funkcjonuje. Natomiast każde sztuczne działanie, czyli polegające na tym, że wiedząc, że będziemy mieli do czynienia z zamówieniem i które należałoby dopisać do planu i w związku z tym pojawiłyby się dodatkowe obowiązki po stronie zamawiającego i odraczanie w tym zakresie, a zaktualizowania tego planu będzie dzieleniem zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy i będzie to oczywiście działanie pozbawione przymiotu legalności. Zatem czegoś takiego rekomendować nie mogę i nigdy nie będę. Ze względu na to, że jest to po prostu nielegalne. Natomiast jest po waszej stronie przeanalizować wasz rok kalendarzowy i sprawdzić, w jaki sposób funkcjonują u was zamówienia, żeby dostosować do waszych potrzeb właśnie te kwestie dotyczące aktualizowania planu postępowań, no bo inaczej tego się zrobić nie da. Pamiętajcie, że każde działanie, które będzie miało znamiona unikania działania intencjonalnego w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, będzie obciążało kierownika zamawiającego na różnych polach, od administracyjnego na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po odpowiedzialność karną również.
Idziemy dalej. Kończy nam się umowa na usługi, musimy zabezpieczyć ciągłość usługi na jeden miesiąc łącznie, nie przekroczymy progów unijnych, czy dołączyć to brakując. No, trudno jest mi zrozumieć tak postawione pytanie. Domyślam się, że chodzi o sytuację, w której ktoś, że tak powiem, no nie dopatrzył się, że trzeba byłoby jednak wcześniej zrobić postępowanie i spróbować, że tak powiem, zapewnić ciągłość działania instytucji w tym zakresie. No to w takich okolicznościach mamy różne możliwości zadziałania. Przede wszystkim, jeżeli ta sytuacja wyniknęła, powiedzmy, nie z winy, mówiąc bardzo oględnie, zamawiającego, a więc doszło do jakiejś sytuacji nieprzewidzianej i mamy możliwość zastosowania wolną rękę, no to mamy przecież tą wolną rękę do tego. Jeżeli zachodzą okoliczności. Natomiast tyle rozumiem z tak postawionego pytania, no i więcej na ten temat powiedzieć nie mogę. Kolejne pytanie. Jeżeli zamawiający remontuje pomieszczenia przez swoich pracowników, aby zrealizować ten cel, nabywa same dostawy. To tożsamość przedmiotowa i podmiotowa przedmiotu dostawy nie ma tu znaczenia, tylko wszystkie. No, jeżeli dobrze rozumiem i sparafrazuję tak postawione pytanie, pytanie brzmi, czy wszystkie materiały budowlane, które są niezbędne do przeprowadzenia różnych prac remontowych u jednego zamawiającego, no to tak, oczywiście należy to ze sobą zsumować tak naprawdę i walczyć z sytuacją, w której przekroczymy 130 tysięcy złotych netto. Dalej. Poproszę o informację, jak traktować zamówienie na usługi szkoleniowe w ramach szkoleń indywidualnych. To znaczy, do tutejszego urzędu wpłynęły w podobnym czasie dwa wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym. Rzecz się dzieje w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oba wnioski rozpatrzone pozytywnie. Natomiast czy można łączyć te dwa zamówienia w momencie, w którym ze względu na wytyczne źródła finansowania tych form są różne, pomimo możliwości realizacji w tym samym czasie jednego wykonawcy i o jednakowej tematyce. Tutaj źródło finansowania nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, czy podmiot wydatkujący środki jest zamawiającym w myśl ustawy. Jeżeli jest zamawiającym w myśl ustawy, to musi stosować ustawę w pełnej rozciągłości, nie może sobie tutaj tego w żaden sposób wydzielić. Oczywiście, jeżeli nie mielibyśmy do czynienia znowuż z tożsamością podmiotu, czasu i przedmiotu zamówienia, można by prowadzić dyskusję, czy mamy do czynienia z zamówieniami podobnymi, które należałoby połączyć, znaczy sumować i udzielić jak dla wartości wszystkich, czy też możemy zastosować takie kwoty, jakie wynikają z wartości szacunkowej danego zamówienia. Kolejne, czy może orientuje się Pan, czy zmieni się w najbliższym czasie kwota progowa 130 tysięcy złotych netto? Na ten temat było jedno z pytań w ramach przeglądu, który prezes Urzędu Zamówień Publicznych robił, tej ankiety skierowanej i do zamawiających, i do wykonawców w kontekście tego właśnie, że czy coś należałoby zmienić. Bardzo wiele jest głosów właśnie dotyczących tego, żeby tę kwotę na pewno zwiększyć. Natomiast to tylko tyle, co wiemy tak naprawdę. Na razie to 130 tysięcy złotych powiązane jest z tymi starymi jeszcze, żyjącą jeszcze w świadomości zamawiających i prezesa urzędu 30 tysięcy euro netto. Jakoś odejść od tego na razie nikt nie chce, natomiast co pokaże przyszłość, trudno powiedzieć. Wydaje się, że to 130 tysięcy złotych netto jest na gruncie obecnej sytuacji gospodarczej naszego kraju i całej Unii Europejskiej, no jest wartością na razie dobrą i raczej w najbliższym czasie ta kwota zmieniana raczej nie będzie. Kolejne pytanie.
Artykuły spożywcze, mięso 80 tysięcy złotych, mleko 70 tysięcy, pieczywo 40 tysięcy. Czy to trzeba sumować, czy szacować każde oddzielne? Interpretacja UZP dopuszcza oddzielne szacowanie. No i tu znowuż wracamy jak mantra do jedności czasowej, miejsca i przedmiotu zamówienia. Trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację taką, że podmiot, który będzie startował w części dotyczącej dostawy pieczywa, będzie chciał dostarczać również mięso na przykład. Trudno jest mi to wyobrazić sobie taką okoliczność. Znam stanowiska, które mówią, że w przypadku dostawy artykułów spożywczych można je podzielić w taki sposób właśnie asortymentowy, czyli osobno nabiał, osobno mięso, osobno pieczywo, osobno warzywa, osobno mrożonki i robić postępowania jak dla wartości tych konkretnych części, innymi słowy ich nie sumować. Natomiast to wszystko też zależy niestety od organów kontrolnych. Jakiś czas temu we Wrocławiu była zmasowana wielka kontrola zamówień publicznych realizowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, właśnie dotyczącą zakupowania żywności przez jednostki oświatowe. I tam niestety w zaleceniach i we wnioskach pokontrolnych było napisane, że trzeba podchodzić do tego tematu ze względu na funkcję takiego zamówienia, a więc skoro dany katalog zamówień służy jednemu celowi, a więc służy zapewnieniu wyżywienia dzieciom w tym konkretnym przypadku, to takie zamówienia należy traktować łącznie i je łącznie sumować i przeprowadzać to postępowanie jak dla wartości łącznej tych wszystkich elementów. I tak we Wrocławiu, mówiąc w skrócie, szkoły robią, czyli robią przetargi, znaczy najczęściej to są tryby podstawowe składające się z kilku lub kilkunastu części i nawet jeżeli ta część jest warta 10 tysięcy złotych, no to robi się tryb podstawowy. I tak to się robi, przy czym no, wielu też kolących twierdzi, skądinąd słusznie tak naprawdę, biorąc pod uwagę no, racjonalność różnego rodzaju wydatków, no i tego, że no, rzeczywiście tej jedności wykonawców nigdy nie będzie tak naprawdę, no bo tak jak mówię, no, piekarnia złoży ofertę wyłącznie na pieczywo, a są oczywiście takie podmioty, które mogą złożyć ofertę na wszystko tak naprawdę i jest to możliwe, no bo pośrednictwo w różnego rodzaju działach gospodarki funkcjonuje. Natomiast no, takie restrykcyjne podejście uważam i też przy brzmieniu obecnych przepisów no, jest chyba zbyt daleko idące. No, niemniej jednak no, żaden kierownik zamawiającego nie będzie racjonalnie próbował kopać się, mówiąc wprost, z koniem i udowadniać, że nie jest wielbłądem, tylko na wszelki wypadek dla świętego spokoju zrobi ten tryb podstawowy na to pieczywo za 10 tysięcy rocznie i w ramach oczywiście jednego przetargu podzielonego na zadanie i tak będzie rzeczywiście robił. To jest oczywiście bezpieczniejsze dla kierownika zamawiającego, bo jak wiemy, przetarg ograniczony i nieograniczony tryb podstawowy to są tryby zawsze w każdej ich okolicznościach dopuszczalne. Czy oszacowanie postępowania powtarzającego się na kolejne 24 miesiące z ostatniego postępowania na okres 24 miesięcy, to oszacowanie należy podzielić na dwa odczynniki, które, i tutaj pytanie się urwało, więc no, pani Teresa próbowała zadać pytanie, nie dokończyła, pewnie się skończyła transmisja naszego webinaru, więc no, to jest ostatnie pytanie z listy, które miałem, drodzy Państwo, przesłane przez panią Jeszynę i przechodzę do pytań z czatu i po kolei będziemy sobie je czytać. Pani Monika, jakie dokumenty powinny znajdować się w teczce postępowania, które potwierdzałyby dobre wykonanie szacunku wartości zamówienia? No na to pytanie usiłowałem już Państwu odpowiedzieć. No takie, które potwierdzą, że Państwo szacowali z należytą starannością.
Jakie to będą, trudno mi jest powiedzieć. Wszystko niestety zależy od tego, kto będzie chciał was kontrolować i z jaką tezą na kontrolę przyjdzie, po prostu mówiąc najbardziej wprost, bo pamiętamy to też, ja powtarzam, każda kontrola przychodzi do nas z jakimś zamiarem, również z oczekiwaniem jej szefów, ażeby coś się dało znaleźć, więc tak będzie pracowała i tak będzie szukała tych kwestii, do których mogłaby by się, mówiąc kolokwialnie, przyczepić i udowodnić wam, że coś robicie niewłaściwie. Dlatego no, im więcej dowodów, tym lepiej, to też nie jest dobrze, im lepsze dowody, tym lepiej, tak bym to powiedział. Więc najbezpieczniej zrobić otwarte zapytanie, taki mini przetarg, poczekać na oferty, to wszystko ładnie udokumentować, ewentualnie rozesłać zapytanie ofertowe za pośrednictwem adresu, za pośrednictwem poczty e-mail do znanych wykonawców. Można, uważam, również przeprowadzić kwerendę stron internetowych, jeżeli to są jakieś proste, najczęściej dostawy lub usługi, dostawy sprzętu komputerowego, czy tego typu rzeczy. Też można na podstawie tego typu metod sobie zastosować i używać w swojej praktyce, pamiętając, że zawsze ktoś może wam zarzucić, że jednak zrobiliście to źle lub ta należyta staranność nie została dopełniona. Tak mówię, no wszystko zależy od tego, kogo będziecie mieli po drugiej stronie. Dobra, tutaj pani Justyna pisze. Z szacunku mam netto 630 tysięcy. Oferty złożone powyżej progów unijnych, to wtedy czy muszą unieważnić postępowanie? Moim zdaniem nie. No i pani Agnieszko, na pierwszy rzut oka można by się zgodzić z pani twierdzeniem, natomiast wszystko zależy od tego, czy przeprowadziła pani szacowanie wartości zamówienia z należytą starannością. Bo rzeczywiście nie ma żadnego związku między tym, żadnego w takim sensie, że nie jest to ostateczny wyznacznik, między tym, jak szacowaliśmy, a tym, jakie oferty dostaliśmy. Może się zdarzyć przecież sytuacja taka, że z szacowania wartości zamówienia wychodzi nam, że nie musimy stosować przepisów ustawy, i są tacy zamawiający, którzy po takim szacowaniu robią drugie już sensu stricto postępowanie z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy i na tym już konkretnym postępowaniu wychodzi mi, że jednak oferty przewyższają 130 tysięcy złotych netto. I co wtedy? W mojej ocenie to po pierwsze takie działanie jest nadmiarowe, ponieważ za pierwszym razem wyszło poniżej, więc kupujmy od tego, kto dał najmniej, bo nie ma przepisów ustawy, które nakazywałoby nam cokolwiek więcej zrobić tak naprawdę, mimo tego, że są kontrolujący, którzy będą udowadniali, że tak należałoby zrobić, aczkolwiek nie ma to żadnego oparcia w przepisach ustawy, Problem pojawi się rzeczywiście, znaczy problem, no nie problem, jeżeli oszacowaliśmy wartość zamówienia na próg krajowy, a z ofert wychodzi nam próg unijny. Wtedy cofamy się do przeprowadzonego szacunku wartości zamówienia i jeżeli został on sporządzony z należytą starannością, nie ma podstawy do unieważnienia postępowania. Natomiast jeżeli ten szacunek został zrobiony po macoszemu, albo nie ma pani dowodu na to, że został przeprowadzony z należytą starannością, a więc nie daj Boże, na przykład został przeprowadzony telefonicznie, bo są tacy zamawiający, którzy tak ryzykują, no to niestety rekomendowałbym jednak dla bezpieczeństwa spróbować unieważnić. Pytanie, czy znajdziemy podstawę do unieważnienia w takich okolicznościach. Trzeba byłoby znajdować sprzeczność z innymi przepisami tak naprawdę, więc to też jest bardzo, może być bardzo skomplikowana sytuacja. Na rynku w internecie mamy wiele artykułów na ten temat. Większość z nich mówi wprost, że należy inaczej, że wszystko, że nie jest to bezwzględna podstawa do unieważnienia postępowania i jego powtórzenia w innej procedurze.
Są tacy, którzy piszą bezwzględnie, że jeżeli z rzeczywistego rozeznania rynku w trakcie postępowania wychodzą nam oferty powyżej progu unijnego, to należy unieważnić i wszcząć w unijnym. Natomiast ja nie należę do tej grupy osób, tylko zawsze w każdej okolicznościach sprawdzamy, czy szacunek został przeprowadzony z należytą starannością i mamy na to dowody. Jak mamy na to dowody, na przykład zrobiliśmy rozeznanie rynku, mamy 3 oferty, średnia wychodzi poniżej progów, nie ma najmniejszego powodu, żeby postępowanie na tej podstawie unieważniać. Czy można mieszać rozeznanie rynkowe z zapytaniem ofertowym? To znaczy część mieć ze strony internetowej, a część ofert przedstawionej przez oferenta. Niektóre firmy nie odpisują na zapytania, czy można je stosować zamiennie, czy ma to zależne. Nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie. Ma pani Alicjo przeprowadzić szacowanie z należytą starannością. Czy pomiesza sobie pani metody, czy jedną ofertę będzie pani miała z maila, drugą z internetu, a trzecią pocztą. Nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, żeby szacowanie się odbyło z należytą starannością. Czy można skierować zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia zwolnionego do konsorcjum firm? No, skoro ustawa nam mówi o tym, że wykonawcą może być wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, to nie widzę przeszkód, żeby takie zaproszenie skierować. Trudno mi jest wyobrazić sobie taką okoliczność. Raczej będzie pani kierowała zapytanie do spółki cywilnej, bo one, że tak powiem, mogą funkcjonować niezależnie od rynku, w cudzysłowie, przetargowego w rzeczywistości gospodarczej. Natomiast konsorcja co do zasady są tworzone na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego i tylko w takich okolicznościach istnieją tak naprawdę. No niemniej jednak uogólniając, do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie widzę przeszkód, żeby zaproszenie do negocjacji w wolnej ręce skierować, aczkolwiek no, ja się przez 15 lat pracy zawodowej z takim zaproszeniem nie spotkałem, mówiąc wprost. Czy w warunku dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej zamawiający może wskazać, że będzie badać doświadczenie kierownika zespołu nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert? Owszem, może i to jednoznacznie wynika z przepisów dotyczących kształtowania kryteriów oceny ofert. Aha, bo to w kryteriach, dobra, a to w zdolności technicznej lub zawodowej. No w zakresie wykazu osób, no przecież może sobie postawić i bardzo często to się zdarza, żeby oceniać doświadczenie zawodowe personelu wykonawcy skierowanego do wykonania zamówienia. Ważne jest później, żeby zweryfikować, czy ta osoba, która przyjdzie realizować zamówienie, to jest ta osoba. A jeżeli to nie jest ta osoba, bo przecież może się tak zdarzyć, to czy ta inna osoba ma takie same kompetencje, jak ta zaproponowana przez wykonawcę w wykazie osób. No bo pamiętacie Państwo, że to trzeba badać. I ta realność zaangażowania osób wskazanych w ofercie, w wykazie osób, no musi być, no, no musi być mierzalna i weryfikowalna. Czy w przypadku postępowania z wolnej ręki należy uzasadnić brak podziału zamówienia na części? No trudno mi jest sobie to wyobrazić tak naprawdę. W tym kontekście, no bo zamówienie z wolnej ręki no raczej jest działaniem incydentalnym, jednak mimo wszystko i trudno tutaj, a ten podział zamówienia na części ma zwiększać konkurencyjność postępowania, no tutaj konkurencyjności żadnej przecież nie ma, skoro rozmawiamy tylko z jednym znanym sobie wykonawcą, więc no tutaj trudno mi jest się sobie wyobrazić taką okoliczność. Jak postąpić, gdy zamawiający w SWZ podał złą stawkę VAT, według której ma zostać obliczony podatek VAT? Wykonawcy w złożonych ofertach poprawili stawkę VAT i według niej obliczyli podatek VAT. Z VAT-em, drodzy Państwo, z VAT-em w zamówieniach publicznych, drodzy Państwo, jest dość duży w mojej ocenie problem, ponieważ no,
Mamy od wielu lat w doktrynie też podział na to, czy w ogóle zamawiający ma prawo badać VAT-y, bo czy zamawiający jest za to w ogóle odpowiedzialny. Według orzecznictwa owszem tak, natomiast z innych ustaw ja twierdzę, że nie do końca jednak. Po pierwsze, zamawiający nie ma wiedzy, co więcej, nie musi jej mieć, jakie stawki podatku VAT należy stosować przy konkretnych przedmiotach zamówienia, biorąc pod uwagę to, jak bardzo trudna jest to materia. I tego, że mamy różne załączniki, niektóre do VAT-u, które mówią, do których jest 0, do których jest 8, są załączniki, które mówią, że do 7 jeszcze wciąż, ale pamiętamy, że są nowelizacje ustawy o VAT-ie, które to zmieniają. Więc koło myja tutaj jest olbrzymia. Ja należę do tej grupy, które mówią, że zamawiającego w ogóle VAT nie powinien obchodzić. I bo przecież mamy też przepisy ustawy, które mówią, że my badamy wartość brutto, a brutto zawiera już podatek, a za właściwe określenie stawki podatku VAT odpowiada zgodnie z ustawodawstwem podatkowym wystawca faktury, czyli wykonawca, i to wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym za to, że naliczył właściwy VAT, a jeżeli nie naliczył właściwego VAT-u, to Urząd Skarbowy go z tego VAT-u zwindykuje, mówiąc najbardziej oględnie. Natomiast wytworzył się trend taki, że jedni zamawiający określają stawkę podatku VAT w dokumentach postępowania, wiążąc tym samym wykonawców w tym zakresie. Są tacy, którzy nie wskazują tej stawki podatku VAT. No i to się oczywiście wiąże z konsekwencjami później w kontekście odrzucenia oferty. Przy tak postawionym pytaniu no musimy pamiętać, że zamawiający no nie może karać wykonawcy za swoje błędy. I w mojej ocenie, jeżeli, oczywiście to też zależy, no każda sytuacja jest indywidualna i zależy od tego, czy postępowanie jest współfinansowane ze środków unijnych, czy nie jest współfinansowane ze środków unijnych. Bo jeżeli jest współfinansowane ze środków unijnych, jednak rekomendowałbym unieważnienie takiego postępowania ze względu na błąd zamawiającego, bo wiemy, że to jest błąd. Pytanie, czy on uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu, prawda? I trzeba by sięgnąć do przepisów dotyczących unieważnienia umowy. Natomiast w postępowaniach niewspółfinansowanych, no próbowałbym, no wszystko zależy od okoliczności oczywiście, bronić takiego postępowania. I jednak próbować przyjąć tak postawione oferty z właściwym, jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, że to właściwy VAT, VAT-em przez wykonawców. No dziwi mnie również to, że wykonawcy w trakcie postępowania nie zadawali pytań w tym zakresie, no bo kwestia naliczenia właściwego VAT-u jest no, jedną z najistotniejszych przy składaniu oferty, no bo to się wiąże z odpowiedzialnością skarbową takiego wykonawcy jako wystawcy później faktury. No trudno, też wszystko zależy, jakie mamy okoliczności wszystkie wokół, natomiast nie wydałbym opinii jednoznacznie wskazującej, że takie postępowanie należałoby unieważnić lub należałoby je kontynuować, uwzględniając tego typu okoliczności. Trzeba by się w ten temat o wiele głębiej tak naprawdę wgryźć. Czy zakup krzeseł biurowych i wykonanie mebli pod wymiar należy sumować? Ja dla bezpieczeństwa bym jednak to sumował, bo jedno i drugie jest dostawą mebli i wyposażenia biurowego, więc tutaj ja bym jednak szedł w sumowanie takiego postępowania. Można prosić o postaram się znaleźć, czy należy sumować dzierżawę centrali telefonicznej wraz z usługami telefonicznymi i łączyć z usługą modernizacji sieci telefonicznej i przeniesieniem infrastruktury telefonicznej do innej lokalizacji. Według naszej wiedzy nie ma tożsamości wykonawców, którzy świadczą roboty w zakresie modernizacji okablowania, nie dostarczają central
i usług telefonicznych. Jednak z uwagi na to, że zawsze wykonawcy może wynająć firmę podwykonawczą, czy zatem zasadne jest udzielenie osobnych zamówień. No tutaj musiałbym się o wiele głębiej w to wgryźć i tutaj wszystkie tego typu wątpliwości wynikają też z odrębnych przepisów tak naprawdę, czy będą to roboty budowlane, czy nie, czy tylko usługi. To wszystko od tego zależy, czy to nie będzie zamówienie mieszane właśnie zawierające robotę budowlaną i usługę z dostawą i tak dalej, i tak dalej. No tutaj myślę, że nie starczy nam czasu, żeby się tym zająć, trzeba by się w ten temat o wiele głębiej wgryźć. Czy można połączyć zakup opasek do teleopieki z abonamentem w jednym postępowaniu powyżej 130 tysięcy złotych netto? Jeżeli mamy, inaczej nie wiem, czy pytanie dotyczy tego, czy zrobić to jako przetarg i dwa zadania, bo tak oczywiście można zrobić, tak jak mówiłem, wszyscy chcą, w przypadku przetargów i trybów podstawowych wszystko zależy od woli zamawiającego, bo przetarg nieograniczony i tryb podstawowy i przetarg ograniczony jest zawsze możliwy. Natomiast nie mam takiej wiedzy, co oznacza opaska do teleopieki z abonamentem, co to jest, jakie to są rodzaje przedmiotów zamówienia, więc więcej niż w tym zakresie powiedzieć nie mogę. Odnośnie żywności pewnie winien jest punkt 19 preambuły. No prawdopodobnie nie jest finansowane ze środków. Aha, to pani Jolanta pyta a propos tego VAT-u. No to tutaj trzeba by się wgryźć i zobaczyć. Ja bym próbował bronić tego postępowania. Jeżeli wszyscy wykonawcy, jak jeden mąż, uznali, że VAT jest inny w tym zakresie, to dla bezpieczeństwa wezwałbym tych, którzy zastosowali inny niż my wskazali, do wyjaśnienia, dlaczego taki VAT, i wtedy analizował, czy rzeczywiście ten VAT został prawidłowo zastosowany, a swoją drogą warto by wystąpić do jakiegoś doradcy podatkowego, żeby mieć papier potwierdzający, że VAT rzeczywiście był inny. A pytanie, no ale to jest oczywiście bardziej, twierdzę, ryzykowna ścieżka dla zamawiającego. Pytanie, czy najbezpieczniej nie byłoby jednak unieważnić postępowania ze względu na błąd. Pytanie, czy znajdziemy podstawę do tego, że ten błąd wiąże się z niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. Jaką należy przyjąć wartość umowy na dystrybucję energii? Wykonawca nie zgodził się na wpisanie wartości umowy zawartej. Według jego wzoru cena jest pochodną wielu elementów na dystrybucję. Trudno mi jest odpowiedzieć na tak postawione pytanie, że wykonawca na coś się nie zgodził. Pamiętajmy, że dystrybucje najczęściej są na gruncie jakichś monopoli, więc tutaj kwestia na przykład wzięcia pod uwagę innych podobnych umów dystrybucyjnych od innych zamawiających na przykład, i to wziąć jako pytanie, czy to jest szacunek, czy do wartości umowy. No wartość umowy musicie jakoś określić, musicie, jako rozumiem, administracja publiczna, określić jakąś górną granicę zobowiązania, no bo to też jest istotne z punktu widzenia finansów publicznych. Tutaj też to nie jest jednoznacznie szybkiej odpowiedzi, która byłaby w miarę jakaś jednoznaczna. Dobra, opaski do teleopieki to taki gadżet do wzywania pomocy dla osób starszych, taki smartwatch, wymagają abonamentu z firmą telekomunikacyjną na abonament. Jak w telefonach komórkowych? Mamy ten sam problem, czy jest to jedno postępowanie na całość? Ja bym tu jednak to próbował sumować, no bo zakup samej opaski niczego nie wnosi. Jeżeli ta opaska ma coś z tym się wiązać, to jednak sugerowałbym to chyba połączyć mimo wszystko. No tutaj bym to podejście celowościowe zastosował, a więc patrzył, do czego to wszystko razem ma służyć, no bo zakup samej teleopaski nie obroni pani bez zakupu abonamentu. Oczywiście inaczej będzie to wyglądało, jeżeli już mamy abonament i kupujemy same teleopaski. No tu też tego rynku nie znam,
Nie wiem, czy to się kupuje jakiś abonament i jakąś grupę teleopasek i się dokupuje w ramach tego abonamentu, czy nie. No to wszystko zależy od umowy i od uwarunkowań konkretnych abonamentów. Natomiast jedno z drugim się łączy mimo wszystko, no bo cel musi być osiągnięty. Czy przy robotach budowlanych, gdzie wymagane są referencje, można przyjąć częściowy protokół odbioru podobnych robót, protokół z części tych robót, ale bez zastrzeżeń. Wartość tego częściowego protokołu zgadza się z wymaganiami. No, niestety umowa, Boże, ustawa mówi o tym, że, znaczy niestety, że mamy przyjąć dokument potwierdzający należyte wykonanie roboty budowlanej. I teraz jeżeli w ramach roboty budowlanej, którą niezakończonej, którą chwali się, znaczy inaczej, zakończonej czy niezakończonej, czy w ramach innej roboty budowlanej część jej dotyczyła tego, co nas dotyczy, no to jeżeli z tego protokołu wynika, że ta część roboty budowlanej jest naszą robotą budowlaną w całości i mamy na to protokół, z którego wynika, że została należycie wykonana, no to nie widzę przeszkód. W takim wypadku, tylko należy dokładnie tam przeczytać, co w tym protokole jest napisane, żeby nie było wątpliwości. Zarzucił połączenie takiego postępowania na zakup i usługę, na zakup i usługę takiego abonamentu. No trudno jest mi, Pani Marzeno, polemizować, bo nie znam, czego dotyczyła kontrola, jakie są wnioski, jak przebiegała, jakie są dokumenty. Trudno mi jest tak na tak postawione pytanie udzielić odpowiedzi. Drodzy Państwo, czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Z tego co widzę, webinar jest nagrywany. Czy szacowanie z należytą starannością oznacza, że wynik szacunku może wynikać z obliczeń średnich? No to oczywiście, że tak. Tak na to pytanie już odpowiadałem. Bardzo proszę materiał zwrócony do kto się postaramy. Tak, będzie, tak. Czy łączą się zadania, przygotowanie prac projektowych na termomodernizację oraz rozbudowę tego samego obiektu? No, drodzy Państwo, to trzeba by zapoznać się z tematyką obu postępowań i z dokumentacją takich postępowań. Trudno mi jest tak odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie. Czy połączenie zakupu towaru i usługi abonamentu należy uzasadnić w ogłoszeniu artykuł 92 UZP? Muszę sprawdzić, jak brzmi ten artykuł. Sekundeczkę. Wyklikam sobie w Lexie. Drodzy Państwo, generalna zasada jest taka, że mamy przepis w ustawie, który mówi, że ogłoszenie wypełniamy zgodnie z polami, które dostarcza nam formularz elektroniczny. Więc skoro, jeżeli w formularzu elektronicznym jest taka możliwość, znaczy jest taki obowiązek wypełnienia, no to wypełniamy, jeżeli nie ma, to nie ma. W protokole postępowania uzasadniamy tylko brak podziału zamówienia na części, a nie po połączenie jakichś części w jedno postępowanie, więc może to jest odpowiedź na tak postawione pytanie. Czy można szacować osobno usługi projektowania elektryczne, drogowe i konstrukcyjne, czy trzeba je łączyć? Jeżeli dotyczy jednego obiektu kubaturowego, to trzeba to połączyć. Jeżeli różnych, to można osobno. Czy na wznowienie przewidziane w ogłoszeniu wystarczy przedłużyć umowę aneksem? Nie do końca rozumiem tak postawione pytanie, czy jeśli wymieniam jakiś sprzęt w ramach konserwacji, to na koniec roku mogę wykorzystać środki, by zrobić szybkie postępowanie na wymianę reszty. W ramach konserwacji. Wszystko zależy od tego, czy podobne zamówienia Pani, inaczej, jeżeli mamy zamówienie nieplanowane i ono jest obiektywnie nieplanowane, to robimy je jak dla wartości takiego zamówienia, więc jeżeli ma Pani sytuację taką, że
Jeżeli ma Pani taką sytuację, że miała Pani wymiany lamp w całym roku i się okazało na koniec roku, że mimo zrealizowania już przeprowadzonego przetargu, nie wiem, okazało się, że jeszcze 10 jest, że jeszcze 10 jest zepsutych i mamy na to i wiemy, że to nie było specjalnie zapomniane, to ja nie widzę przeszkód, żeby zrobić postępowanie jak dla wartości tych 10 lamp tak naprawdę, w sensie nie sumować ich i nie robić przetargu. Czy jeśli wymieniam jakiś, a to już było. Dobra, pani Justyna tutaj zarządziła, że ewentualnie jeszcze jedno ostatnie pytanko. Nie chciałabym przedłużać, świetnie, świetnie panu idzie i tak w takim czasie w godzinę omówić tyle zagadnień, to jestem pełna podziwu tempa i bystrości umysłu, także no, myślę, że i to jeszcze przy piątku, przed weekendem. I jeszcze przy piątku. Mamy ostatnie pytanie. Oszacowałem wznowienie zamówienia tego samego rodzaju i przewidziałem w ogłoszeniu, że będę korzystał ze wznowienia. Czy wystarczy tylko aneks? No tutaj, ale pytanie też czego to, no, raczej bym ryzykował samego aneksu jednak mimo wszystko. Drogi DK. Tak, naprawdę. Pytanie, jak to wznowienie było opisane wcześniej, tak naprawdę, czy to się łączy, czy to by można było, czy to jest to wznowienie tak dziwnie zdefiniowane w dyrektywie, tak naprawdę. No, u nas te wznowienia dziwaczne no, jakoś tak dziwnie funkcjonują i pytanie, czy to będzie, włączy się to w ewentualnie wolną rękę z tego tytułu. Natomiast ja tutaj samym aneksem bym tego mimo wszystko nie ryzykował. Tak bym ujął tego bym nie robił. Szczególnie w usługach ochrony, to w ogóle tutaj ja bym nie ryzykował. Te firmy ochroniarskie są dość mocno wyczulone na rynek i one mocno ze sobą walczą. Odpowiemy jeszcze, pani Marzenie. Tak, pani Marzena wskazała przepis, no to już powiedziałem, że nie wskazujemy niepodzielenia, znaczy podzielenia zamówienia na części, natomiast nie wskazujemy, musimy uzasadnić, dlaczego nie podzieliliśmy na części. To wynika bezpośrednio z... Boże, no wynika bezpośrednio z tego przepisu. I tyle. Wszystko zależy od tego, pani Anno, czy to rzeczywiście jest wznowienie, trzeba byłoby się wczytać w dokumenty postępowania i zdecydować, czy to jest wznowienie, czy tylko jako wznowienie zostało, czy jako wznowienie zostało nazwane. Bo pamiętamy, że nie decyduje nazwa, tylko treść danej instytucji, o tym, czy tą instytucją jest, czy tą instytucją nie jest. No jeżeli mamy zamówienia, które na potrzeby szacunku szacujemy, znaczy na potrzeby szacunku dołączamy jako do zamówienia podstawowego, no to mamy określone reguły w 214, które mówią o zamówieniach, o takich zamówieniach i jak to robić, żeby nie unikać stosowania przepisów ustawy, pamiętając, że no nie możemy ograniczać konkurencji ani nie możemy dzielić zamówienia celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Czy ja mogę mieć w takim razie pytanie teraz do Państwa? Tak. I Państwa bym poprosiła o odpowiedź na czacie. Czy tego typu webinar interesowałby Państwa jeszcze w przyszłości, czyli pytania, odpowiedź i strzelamy do Pana Piotra, a Pan Piotr sięga w głąb swego umysłu i nam odpowiada. Panie Piotrze, ja mam dużo taków. To będziemy negocjować, pani. Będziemy negocjować, super. Widzę, że taka formuła też jest ciekawa dla zamawiających. Tak, interesuje bardzo.
Tak, poproszę Możemy tutaj też się. jednak taką podwójną metodę zrobić, że nie wiem, że Państwo zainteresowani do Was piszą jakieś pytania, Pani mi je wcześniej przesyła i mamy część, gdzie odpowiadam na wcześniej przygotowane pytania, a część rzeczywiście taka na żywo leci. Tak jak dzisiaj. No. Dobrze. Szanowni Państwo, to już możemy zrobić pierwszy krok. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie lub w międzyczasie się pytanie urodzi, macie Państwo do mnie maila, proszę wysłać mi mailowo to zapytanie. Ja będę je zbierała w jednym miejscu. Jak będzie informacja, jak będziemy już organizować jakiś taki webinar kolejny, dostanie się Państwo zaproszenie i zrobimy coś podobnego w tej samej formule. Za dzisiaj bardzo dziękuję Państwu za udział i za aktywność. Panu Piotrowi Schmidtowi jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie zgodę na taką formułę, bo jednak jest to niełatwe zadanie. Także jeszcze raz dziękujemy. Panie Piotrze, coś na koniec? Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. No i cóż, życzę mi udanego weekendu we Wrocławiu. Świeci słońko, więc miejmy nadzieję, że się utrzyma. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.